Strav 81 är en medium tank med en penetrerande pistol och anständig noggrannhet. Tack vare ett starkt torn och utmärkt pistolfördjupning är Strav 81 den perfekta kämpen för att bekämpa dölja skrovet i diken. Straf 81 to czołg średni z penetrującym działem o przyzwoitej celności. Dzięki mocnej wieży i doskonałej możliwości opuszczenia lufy Straf 81 jest idealnym wojownikiem do walki z ukrywaniem kadłuba w okopach. Siemano wszystkim, z tej strony zwycięzcy, witam z kolejnym materiałem na kanale z Daily, czyli z letnich wyprzedaży. Tym razem mamy ofertę Centuriona, tak naprawdę szwedzkiego, ponieważ jest to STRV-81, ten sam pojazd jest na War Thunderze i tutaj mamy, jak widać, dwie oferty do wyboru. Jedna jest za 130-21, a druga jest za 200. Jak wyglądają parametry STRV-a? Jeśli chodzi o parametry czołgów średnich, szwedzkich, to porównam go z innym pojazdem, który mnie wydropił właśnie z tym razem z czarnego rynku. W sensie co? Jeszcze raz. Czy mogę się przełączyć na przykład na tego? Na pancerza? Tak, kliknij na pancerza i wtedy możesz odbyć. Lepiej zostaw na lancenie, jakbyś wierzył co ten. Lancen chyba lepszy. Mianowicie porównam go na początku z Lancenem C. Jeżeli chodzi o siłę ognia, no to uszkodzenia Lancen ma większe, potem większy kaliber swoją drogą. Natomiast penetracją i to wygrywa jak przystaje, jeżeli chodzi o penetrację STRV-81. Jeżeli chodzi o szybkostrzelność, czyli o Rate of Fire, dużo lepsze Rate of Fire ma STRV-81, ponieważ ma mniejszy kaliber i ma szybsze przeładowanie, bo ma 8,5 ponad, a tutaj Lansen ma 6,8. No, jak widać, ładowanie działa, ma o ponad sekundę szybciej STRV-81. I jeżeli chodzi o prędkość obrotu, to również STRV-81 wygrywa, ponieważ jest lżejszy przynajmniej. Jeżeli chodzi o elewację i depresję działa, czyli o podnoszenie i opuszczenie działa, no to jednak Lansen C ma od co prawda zaledwie 2 stopnie, ale no, podnoszenie większe, o 2 stopnie. Jeżeli chodzi o czas celowania, na 100% załodze, bez żadnych perków, na STRV-81 wynosi to 2,16. No, Lansen ma większy czas celowania. Jeżeli chodzi o rozrzut, lepszy, czyli mniejszy rozrzut ma właśnie STRV-81. Mimo że STRV-81 ma lepszy czas przeładowania oraz szybkostrzelność ma większą, to DPM ma gorszy niż Lansen C. Jeżeli chodzi o żywotność, to no też w punktach stanowczo wygrywa w punktach właśnie STRV-81, ponieważ punkty wytrzymałości ma o 100 większe niż Lansen. Natomiast pancerz to jest firanka, w sensie kadłuba. Pancerz firanka to jest kadłuba. Ciężka długa to jest firanka, o to mi chodziło. Natomiast no, na wieży już ma dużo, z przodu ma dużo lepszy pancerz Centurion. Jeśli chodzi o masę, znaczy o mobilność, Lansen jest lżejszy i to sporo lżejszy, bo ponad prawie 27 ton lżejszy niż, niż Centurion. Natomiast ma mniejsze maksymalne obciążenie. Gdzie jako, że Centurion waży 51 ton prawie, jeszcze 2 tony dodatkowo może zamontować na siebie czegokolwiek. Moc silnika ma o 220 koni większą Streetwagon. Natomiast moc na tony lepszy ma Lansen, ponieważ jest lżejszy. Prędkość maksymalną mają taką samą jak obydwa. Lansen i STRV-81 mają taką samą prędkość. No, prędkość obrotu również ma Lansen większą, ponieważ jest lżejszy. Jeżeli chodzi o wygląd, to tak dałem sobie kamuflaż na rdze. To jest chyba tylko moja pierwsza bitwa na Centurionie. Jestem rozczarowany twoją postawą, Centurionie. No, jest to typowy Centurion w zasadzie, więc nie trzeba było kupować właśnie STRV-81. Ponieważ jest to drugi szwedzki średniak,
czyli pojazd do testowania załogi, do szkolenia załogi. Ja drogą siedzę w taki dziwny sposób, ponieważ fotel, na którym mam, no jednak mi wszystko jest skórzany albo podroba skóry. I no w temperaturze, gdzie jest 33 stopnie, no to jednak ciężko to wytrzymać. 2 hours later. O, okazał się Judas. Rano! No! Nope. Zginął się. Strefa 8. Ale dobry armor ma gościu. Znaczy... Great success! Dobry armor ma ten Centurion. Już mam 3 strzały tylko dostałem, a już mam zablokowane... Jestem co prawda tyłem, ale... Centurion ma nawet dobry armor, ponieważ już mam ponad 1000 zablokowane. Chciałem powiedzieć ponad 200. Dead body. Już mi się podoba. Już mi się strefa 81 zaczyna podobać. 5 do 2 zaledwie, tylko że druga strona padła. A dużym minusem strefa 81 jest po prostu prędkość. Jestem bardzo mułowaty, natomiast jeżeli się rozpędzi z górki, no to jesteśmy w stanie taranować przeciwnika. The next day. Okazał się IS-6B i tam jeszcze dwururka niestety stoi. Natomiast chyba ten gościu jest na otwartym polu. Tego co widzę. Dlatego jestem w trakcie nagrywania materiału z plutonów. Samuła? A nie zdążyłem, no kurwa. IS-6B jest tu? Nie. Ja zdążę tu przyjechać i się nie zabić. To oto jest pytanie. Dałoby się tego tygrysa porobić, który właśnie strzelił. Dobra, także raz bibliet. Sprawda to jest Szwed, a nie... Surprise, motherfucker! Pierwszy strzał, który się którego się odbiłem, to był właśnie na auto-aimie w tygrysa. O, gościu chce plutem dynamiczny i udało nam się braterstwo broni zdobyć. 1500 obrażeń. Nie jest aż tak źle, jak na pierwszą bitewkę. Zobaczymy co będzie w kolejnej. Incipit epumnie. Incipit epumnie, dokładnie. No my jesteśmy wylosowani na poziomie 8 i tym razem zobaczymy jak sobie Centurion poradzi w starciu właśnie z Emilem, z Karnarwonem, z Lwem, ponieważ jadę na heavy kownie, o ile mogę tak to odmienić. O, spaghetto, spaghetto. Nope. Do mnie nie wynalazli wielki, tylko miał dwa pociski w magazynku i jednym mi coś zrobił, a drugim już. A tak średni bym powiedział, tak średni. Jest ten mój gada problem.